Spotykamy się dzisiaj na terenie MOK-u na ulicy Norwida. Jak co roku organizuję taki piknik rodzinny, kiedyś z większą częstotliwością, ale tak naprawdę to jest, jeżeli się nie mylę, 8. rok pod rząd, kiedy spotykam się w tym miejscu z mieszkańcami Legionowa, w szczególności z mieszkańcami tutaj okolicznych bloków ulicy Norwida. I biwakujemy, piknikujemy, jakkolwiek by tego nie nazywał. Tańczymy, bawimy się, wspólnie jemy, rozmawiamy o przyszłości naszego miejsca, tej lokalnej społeczności, o wizji funkcjonowania tej przestrzeni, o jej tworzeniu. I w dzisiejszych atrakcjach, oczywiście nieodpłatnie dla dzieci, dla młodzieży, dmuchańce, dmuchane boisko piłki nożnej, dla dorosłych, tak jak słychać za mną, muzyka na żywo. Znana wszystkim seniorom bardzo dobrze kapela, która zawsze przygrywa nam w Parku Zdrowia w Legionowie. Jak widać, dopiero startujemy tak naprawdę, a już mamy grupę ludzi, stałych bywalców naszych i mam nadzieję, że za chwilę pojawią się poobiednio ludzie z dziećmi i ten teren znów ożyje na te kilka chwil. Udało mi się wypracować przez te 4 lata kadencji taką naprawdę bardzo otwartą, szczerą i fajną współpracę z mieszkańcami. Jak się okazuje, to są też tak naprawdę głowy mieszkańców, którzy są tutaj codziennie wracają, chodzą do pracy, spędzają czas wolny na tej przestrzeni. Są też naprawdę bardzo dużym źródłem inspiracji dla mnie. Ja w ogóle taki model od samego początku kadencji miałem, który był ukierunkowany na współpracę z mieszkańcem, tak? Praktycznie każda inwestycja, którą robiliśmy wraz z Urzędem Miasta, była na tym terenie, w moim okręgu, konsultowana z mieszkańcami. Oczywiście raz były to spotkania informacyjne, a raz były to wiążące konsultacje społeczne. Natomiast ja jestem w ogóle bardzo otwarty na to, jakby moja ilość dyżurów jest znacznie większa niż te zapisane w kalendarzu i dzienniku radnego. Mieszkańcy mają do mnie numer telefonu, maila, zresztą mieli odkąd tak naprawdę startowałem w wyborach, mieli podane te dane kontaktowe w ulotkach wyborczych i tak zostało i tak się przyjęło. Tak naprawdę znam większość ludzi, znamy się po imieniu, bywam w mieszkaniach bezpośrednio, także to rzeczywiście jest wspaniały model współpracy i na to też stawiam, jakby na to postawiłem i w obecnej kampanii wyborczej i mam nadzieję po wywalczeniu elekcji na następną kadencję, że również będziemy kontynuowali tą współpracę, bo wtedy tak naprawdę jest szansa na to, żeby te 80 do 20 było tym 80% zadowolenia u mieszkańców, bo oni sami decydują o czymś, tak? Czyli uważam, że jakby wizja radnego na daną przestrzeń, na daną inwestycję to jest jedno, a konsultacja i wypracowanie jakiegoś wspólnego efektu to jest druga rzecz.